Panie, panowie oficerowie! Panie Bradzierze, dowódca uroczystości, morski brygadier Droś, melduje strażaków i pracowników Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku do uroczystych obchodów Dnia Strażaka. Panie, panowie oficerowie! Dzień dobry. Młody strażacy. Szanowni Państwo, zapraszam. Wszyscy zapraszam, szanowni Państwo. Proszę bardzo. Panie wojewodo, panie komendancie wojewódzki, szanowni Państwo, strażacy. Tradycyjnie co roku mamy zaszczyt gościć Państwa na uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Dzisiejsze święto to jest przede wszystkim okazja do wręczenia awansów odznaczeń strażakom, złożenia podziękowań, gratulacji. To również możliwość podsumowania i omówienia stanu zorganizowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu powiatu. Na terenie powiatu kłobuckiego funkcjonuje ogółem 86 jednostek ochrony przeciwpożarowej, z czego 22 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oczywiście wiodącą rolę pełni tutaj Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Na przestrzeni ostatnich lat na terenie naszego powiatu powstaje około 1000-1300 zdarzeń. Zmienia się ich specyfika, to nie tylko pożary, to również inne miejscowe zagrożenia. Wymaga to od nas coraz lepszego przygotowania, wyszkolenia, profesjonalizmu. W tym dniu szczególnym dla strażaków komendy oraz pracowników korpusu służby cywilnej mam zaszczyt powitać przybyłych gości. Witam serdecznie pana Mariusza Trepkę, wicewojewodę śląskiego. Witamy serdecznie. Witam pana starszego brygadiera Jeremiego Szczygowskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Witam pana Piotra Nowaka w zastępstwie pani Jadwigi Wiśniewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie. Witam pana Henryka Kipurę, starostę kłobuckiego. Witam pana podpułkownika Jerzego Cyrulika, komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Witam pana młodszego inspektora Tomasza Górkę, pierwszego zastępca komendanta powiatowego Policji w Kłobucku. Witam pana kapitana Pawła Kowalczyka, przedstawiciela komendanta uzupełnień w Częstochowie. Witam serdecznie pana Niewęgłowskiego Wojciecha, przedstawiciela pana nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck. Witam panią harcmistrz Beatę Plutę, komendantkę kupca Związku Harcerstwa Polskiego w Kłobucku. Witam pana dyrektora Mariana Nowaka, to jest dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Witam serdecznie. Witam pana Marka Prubanta, prezesa Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku. Witamy serdecznie. Witam pana Kamila Kamaszyńskiego, asystenta pana wicewojewody Mariusza Trepki. Witamy serdecznie. Witam panią Agatę Trzepisów, dyrektorkę Zespołu Szkół imienia Synów Pułków w Węglowicach. Witam panią Wiesławę Wiś, wychowawcę klasy mundurowej o profilu strażackim Zespołu Szkół imienia Synów Pułków w Węglowicach wraz z uczniami. Witam przedstawicieli mediów internetowych i lokalnych gazet. Pan Maciej Zienowka, kanał Zielony. Witamy serdecznie. Pan Piotr Ciastek, Dziennik Zachodni, wydanie kłobuckie. Pan Jarosław Jędrysiak, Gazeta Kłobucka. Pan Krzysztof Świtarski, tygodnik kłobucka.pl. Ktoś, kogo nie powitałem. Witam serdecznie strażaków komendy, pracowników Korpusu Służby Cywilnej. Proszę dowódcę uroczystości o dalsze prowadzenie. Dziękuję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 8 marca 2016 roku
nadał aspirantowi sztabowemu Andrzejowi Pisikowi srebrny medal za długoletnią służbę. Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 roku nadał starszemu ogniomistrzowi Jarosławowi Niezgodzie srebrny medal za długoletnią służbę. Oznaczeni wystąp. O dokonanie odznaczenia proszę pana Mariusza Tretkę, wicewojewodę śląskiego. Oznaczeni stąd. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2016 roku nadał młodszemu ogniomistrzowi Hubertowi Antosowi brązowy medal za długoletnią służbę. Oznaczony wystąp. Po dokonaniu odznaczenia proszę pana Mariusza Tretkę, wicewojewodę śląskiego. Oznaczony stąd. Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nr 15/OP/2014 z dnia 31 października 2014 roku nadał kapitanowi Marcinowi Kuncikowskiemu brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowienie nr 2/OP/2016 z dnia 22 marca 2016 roku nadał starszemu aspirantowi Łukaszowi Kęsemu brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Oznaczeni wystąp. O dokonanie odznaczenia proszę pana starszego brygadiera Jeremiego Szczygłowskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i pana brygadiera Zbigniewa Desperaka, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Oznaczeni stąd. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 2/1/2016 z dnia 2 lutego 2015 roku oraz uchwałą nr 2/1/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku nadało kapitanowi Marcinowi Kuncikowskiemu i starszemu ogniomistrzowi Piotrowi Szczeburze brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Oznaczeni wystąp. O dokonanie odznaczenia proszę druha Henryka Kiepurę, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach.
Marcin, prezydent Zarządu Wojewódzkiego. Gratuluję Pana brązowym medalem za zasługi dla środowiska. Podziękowania za ofiarę. Serdecznie gratuluję. W imieniu prezydium Zarządu Wojewódzkiego dekoruję Pana brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa w podziękowaniu za ofiarną służbę. Gratuluję. Odznaczeni są. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 187 przez KAWR przez 16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku nadał z dniem 4 maja 2016 roku młodszemu kapitanowi Marcinowi Kuncikowskiemu stopień kapitana. Awansowany wystąp. O wręczenie nominacji na wyższy stopień służbowy proszę pana starszego brygadiera Jerzego Szczygłowskiego, zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Awansowany stąd. Informuję, iż z dniem 4 maja 2016 roku nominację na wyższy stopień oficerski otrzymali młodszy brygadier Robert Ladra na stopień brygadiera, starszy kapitan Mariusz Gosławski na stopień młodszego brygadiera, młodszy kapitan Krzysztof Kłąd na stopień kapitana, młodszy kapitan Paweł Jaśkiewicz na stopień kapitana, młodszy kapitan Marcin Pudło na stopień kapitana. Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 9 przez WK przez 2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku nadał z dniem 4 maja 2016 roku starszemu sekcyjnemu Andrzejowi Blukaczowi stopień młodszego ogniomistrza, starszemu sekcyjnemu Dariuszowi Cichoniowi stopień młodszego ogniomistrza, starszemu sekcyjnemu Agnieszce Grzelińskiej-Ryszczyk stopień młodszego ogniomistrza, starszemu sekcyjnemu Marcinowi Kasprzakowi stopień młodszego ogniomistrza, sekcyjnemu Mateuszowi Hakulskiemu stopień starszego sekcyjnego. Awansowani wystąp. O wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe proszę pana starszego brygadiera Jeremiego Szczygłowskiego, zastępcę Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i pana brygadiera Zbigniewa Desperaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Awansowani są. Odczytam teraz życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka. Funkcjonariusze i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, weterani i seniorzy służby pożarniczej, słuchacze szkół pożarniczych, strażacy i pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dzień Strażaka to wyjątkowa sposobność, by w imieniu kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej przekazać wszystkim ludziom strażackich szeregów, a także ich rodzinom najserdeczniejsze gratulacje, pozdrowienia oraz życzenia pomyślności w służbie działalności społecznej i życiu osobistym. Szczególne słowa uznania kieruję do tych z Państwa, którzy z okazji naszego święta zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe, uhonorowani odznaczeniami oraz innymi wyróżnieniami. Każdy dzień stawia przed nami coraz bardziej odpowiedzialne zadania,
motywując do podejmowania kolejnych wyzwań. Ich wymiar dyktuje bezpieczeństwo oraz pomyślna przyszłość Rzeczypospolitej i jej obywateli. Współczesne oblicze ochrony przeciwpożarowej, a także perspektywy rozwoju narodowego systemu ratownictwa i ochrony ludności, nieodmiennie pieczętowane wysokim poziomem społecznego zaufania, to dzieło Waszego powszechnego uporu, determinacji, entuzjazmu i kreatywności, za które wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Dzieląc z Państwem radość tego szczególnego dnia, pragnę jednocześnie wyrazić głębokie przekonanie, że służba i działalność pod sztandarami świętego Floriana nieustająco będzie dla Was powodem do dumy oraz źródłem zarówno satysfakcji, jak też inspiracji wspieranych przez uznanie i powszechny szacunek. Podpisał nadbrygadier Leszek Suski. Teraz proszę pana Piotra Nowaka o przekazanie życzeń od pani Jadwigi Wiśniewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać list skierowany przez panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią Jadwigę Wiśniewską, skierowany do pana komendanta, brygadiera, magistra pana Zbigniewa Desperaka. Szanowny panie komendancie, dziękuję serdecznie za zaproszenie na uroczyste obchody Dnia Strażaka. Niestety, z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania, nie mogę wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości. Korzystając więc z drogi listownej, pragnę przekazać na ręce pana komendanta wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, pełniących służbę pod sztandarem świętego Floriana. Codzienna praca strażaków to nieustanne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych zadań, do których należy nie tylko działalność przeciwpożarowa, wsparcie udzielane podczas klęsk żywiołowych, ale również wychowanie młodzieży w duchu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękując za dotychczasową służbę, pragnę życzyć, aby praca w strażackich mundurach była zawsze źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Niech święty Florian otacza Państwa opieką, wypełnianiu zawodowych obowiązków i pozwala bezpiecznie powracać z akcji. Z wyrazami szacunku, Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy. Z inicjatywy pani Agaty Trzepizur, dyrektor Zespołu Szkół imienia Synów Pułku w Węglowicach, została utworzona w roku szkolnym 2015-2016 pierwsza klasa mundurowa o profilu strażackim. Jednocześnie zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach realizacji innowacji pedagogicznej pod nazwą Klasa Mundurowa Strażacka, zawarte w dniu 20 listopada 2014 roku pomiędzy Zespołem Szkół imienia Synów Pułku w Węglowicach, reprezentowany przez dyrektor Zespołu Szkół panią Agatę Trzepizur, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, brygadiera Zbigniewa Desperaka, który również objął patronatem to przedsięwzięcie. Celem współpracy jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zasad zachowania się w przypadku zagrożenia lub klęski żywiołowej, szerzenie wiedzy prawnej dotyczącej funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, jak również kształtowanie właściwych postaw etyczno-prawnych. W przyszłości planowane jest również utworzenie następnych klas. W tej chwili nastąpi wręczenie statuetki świętego Floriana. Proszę o wystąpienie panią Agatę Trzepizur, dyrektor Zespołu Szkół w Węglowicach. O wręczenie statuetki proszę pana Mariusza Trecia, wicewojewodę śląskiego, oraz pana starszego brygadiera Jeremiego Szczygłowskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Są z nami również uczniowie z klasy mundurowej o profilu strażackim. Nastąpi teraz wręczenie replikacji samochodu pożarniczego dla przedstawicieli właśnie zespołu szkół. I proszę pana Mariusza Trepkę, wicewojewodę śląskiego, oraz pana starszego brygadiera Jeremiego Szczygłowskiego, zastępcę pańskiego komendanta wojewódzkiego, o wręczenie proszę. Niech się pięknie prezentuje w waszej szkole. Godny list. Gratuluję.
Szanowni Państwo, ja poproszę w tej chwili o zabranie głosu pana Mariusza Krewkę, wicewojewodę. Proszę panie wojewodo. Panie komendancie wojewódzki, panie komendancie powiatowy, panie starosto, panie komendancie policji, wszyscy zaproszeni goście, strażacy jednostki w Pobudzku. Niech święty Florian, wasz patron, zawsze ma was w swojej opiece. I aby wasze wyjazdy były zawsze szczęśliwe i powroty też szczęśliwie mogliście wracać. Życzę wam w dniu waszego święta, które odbyło się w dniu świętego Floriana, szczęścia, pomyślności, zdrowia dla was i dla waszych rodzin. Za waszą służbę, a święty Florian niech zawsze was ma w opiece. Zgodnie z tym, jak dla Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jeszcze raz wam wszystkim gratuluję awansów, odznaczonym gratuluję i wyróżnionym. Wszystkiego dobrego i panie komendancie, na pana przekazuję gratulacje. Dziękuję. Wszystkiego dobrego jeszcze. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana starszego brygadiera Jeremiego Sikorskiego, zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie komendancie, drodzy goście, strażacy, jak pani mi się może dała, zwrócę z życzeniami, z gratulacjami, jakby parę słów do gości tutaj. Mieliśmy okazję słuchać życzeń komendanta głównego. Mówił o tym, że pan starszy się teraz różnymi rzeczami zajmuje. To jest na przykład też to, że przyjeżdżając do państwa widziałem nowe centrum logistyczne i to już jest nowe wyzwanie, bo nie wiem, czy w powiecie pobudzkim było coś takiego. Nie? Bo każda inwestycja to są nowe zagrożenia, nowy jakiś tam temat do ćwiczeń, do zapoznania. Bo te hale no, stanowią dla nas jakiś tam problem, jakieś wyzwanie, bo to się zupełnie inaczej pali niż to, co dotychczas się budowało. Panie komendancie, były tam ćwiczenia? Tak, robimy ćwiczenia, panie komendancie. Właśnie po to, żeby nie być zdziwiony. Czyli system działa, proszę państwa. A ja państwu chciałem powiedzieć, że jest ten system, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, że przy tej okazji on jest na poziomie powiatu, województwa i kraju. Jakby moje spóźnienie, za które przepraszam, no, świadczy o tym, że wy musicie liczyć na tym poziom najniższy, na tym powiatowym. Pamiętam, że z tych Katowic nie jest tak łatwo przyjechać, uwzględniając korki i przejazd przez Częstochowę. A poważnie mówiąc, rzeczywiście tak jest, że to, co robi komendant, to się tutaj mówili, ostatnio mówię, że około 1000 ochotników było przeszkolonych w tym powiecie, bo Państwa Straż Pożarna razem z tymi ochotniczymi strażami pożarnymi i w krajowym systemie i nawet tymi spoza systemu, no, tworzą ten cały system ratowniczy. W tym państwie są różne systemy ratownicze. Ten, który jest taki może najpotężniejszy, najbardziej rozbudowany i może nie wiem, czy najbardziej obciążony, to jest ten system, krajowy system ratowniczo-gaśniczy. I na niego właśnie składają się stacje Państwowej Straży Pożarnej, wspomagani przez ochotników, a może nawet w pewnych miejscach odwrotnie, że to ochotnicy pierwsi tam działają, a my ich wspomagamy właśnie z uwagi na ten czas dojazdu, na rozległość powiatu, tak jak w powiatu pobudzkim. Także mówię, te moje spóźnienie to jest też takie memento, że szanujcie sobie tych strażaków, którzy tu stoją, którzy pełnią służbę w tym powiecie, bo w tym pierwszym momencie na nich będziecie mogli liczyć. Bo ten wojewódzki system, zanim te siły zbierze, zanim przyjedzie, to jak oni nie dadzą radę, to potem już w zasadzie możemy posprzątać i ewentualnie rozliczyć komendanta czy dobrze gasił, nie? Żartuję. A przede wszystkim no, wasze święto strażacy. Dziękuję wam za tą służbę. Wszędzie mówię, że to jest taka robota. No, moja żona jest nauczycielką, to jakby tak patrzę na panie, ja pani rozumiem, to trzeba to też powołanie, nie? Bo to nie jest normalna robota. My też pan nie mamy normalnej roboty. Nie? Tego się nie da robić tak, od 7.30 do 15.30. Czy nazywa się to służba?
Także dobrze, że taka służba jest, dobrze, że w tej służbie są z kim tacy ludzie. Ten sprzęt wymieniamy, mamy coraz nowocześniejszy, ale bez was, mimo ja to mówię przewrotnie, że sprzęt jest w tym układzie strażak, sprzęt jest najmniej zawodny, najbardziej zawodny jest człowiek, ale ten sprzęt bez ludzi, bez was, kompletnie bez znaczenia. Mógłby być gorszy sprzęt, ale nie możemy sobie pozwolić na gorszych ludzi. Dziękuję wam za te wszystkie zdarzenia, które żeście obsłużyli. Ja nic nie przeopinam, bo za ostatni okres do Kłobucka były jakieś pretensje. Z naszej strony nie mówisz, nie musiałem to zgadać. No dobrze, czyli dobrze pamiętam. Dziękuję wam za to. Wszystkim, którzy dzisiaj zostali awansowani, wyróżnieni, gratuluję wam. Życzę wam jakby wszelkiej pomyślności w tym życiu zawodowym, ale wszystkim w tym życiu osobistym. Wobec tego udanego życia osobistego, no trudno mówić o sukcesach służby takich trwałych. Dziękuję wam. Dziękuję panie komendancie. Proszę o zabranie głosu pana Henryka Kupury, starostę kłobuckiego. Proszę bardzo. Panie wojewodo, panowie komendanci, pani dyrektor, drodzy goście, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Znowu jak w ubiegłym roku występuję w podwójnej roli, więc chciałbym złożyć życzenia w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarządu Wojewódzkiego, naszego prezesa generała Meresa, ale również w imieniu samorządu powiatu kłobuckiego podziękowania za dobrą współpracę, bo myślę, że na linii samorząd powiatu, ochotnicze straży pożarnej, Państwowa Straż Pożarna ta współpraca układa się wzorowo i tak pozostanie. Mam również nadzieję, że pewne zobowiązania, jakie się w Katowicach pojawiły, spowodują, że będziemy jeszcze większym wsparciem jako Ochotnicze Straży Pożarnej do Państwowej Straży Pożarnej, bowiem decyzją komendanta wojewódzkiego, za co dziękuję, i decyzją sejmiku województwa śląskiego trafi do naszego powiatu dofinansowanie do 3 samochodów bojowych klasy średniej i one w tym roku jeszcze będą w podziale bojowym. Gratuluję odznaczonym, gratuluję awansowanym, kilku oficerów w korpusie wyższych oficerów się pojawiło. W imieniu strażaków ochotników, zarządu powiatu i rady życzę wszystkiego najlepszego i szczęśliwego świętowania. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Kto pierwszy? Pan komendant Gocia, proszę. Panie komendancie, panie wojewodo, szanowni państwo, wy drodzy strażacy, w imieniu komendanta powiatowego policji, funkcjonariuszy oraz własnym chciałem wam serdeczne gratulacje. Awansowany, wyróżniony oraz życzyć wszystkiego. Nasze służby są podobne. To, co już pan komendant tutaj mówił, to nie tylko pożary, ale my spotykamy się na wszystkich innych też zdarzeniach drogowych. Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży oraz Szczyt NATO. Mam nadzieję, że nie przysporzą nam więcej pracy, dlatego chciałbym wszystkim życzyć wszystkich dobrego oraz samych sukcesów na życiu zawodowym, jak i prywatnym, pozwolę sobie przekazać życzenie do panu. Jeszcze ktoś z państwa? Pan podpułkownik Jerzy Królik, proszę bardzo. Panie wojewodo, panie komendancie, panowie komendanci, strażacy, strażaczki. Z okazji naszego święta jubileum własnym oraz funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej proszę podniesienia Ośrodka Szpania Służby Więziennej w Pulach. Życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak najmniej wyjazdów do akcji, czy jak najmniej pracy w godzinach służbowych. Serdeczne gratulacje dla awansowanych na stopniach oznaczonych medalami. To jest podziękowanie za waszą długoletnią pracę, pracę, która została dostrzeżona przez waszych zwierzchników. Nie chcę zabierać dużo czasu. Wszystkiego najlepszego proszę przekazać z okazji waszego święta, uderzenia waszym rodzinom, które niestety czasami są poszkodowane przez to, że zostajecie w służbie ponad czas, który jest wyznaczony zadaniami bojowymi. Uwagi na różnego rodzaju zjawiska i zdarzenia, w których uczestniczycie. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Proszę pana kapitana Kowalczyka. Panie komendancie, szanowni państwo. W imieniu wojskowego komendanta uzupełnię składam najserdeczniejsze życzenie z okazji Dnia Strażaka. Pozostałem mianowanym, oczywiście wszyscy wszystko dopowiedzieli. Mogę tylko dołożyć, że w społeczeństwie jesteście chyba jedyną grupą zawodową, która się długo utrzymuje na najlepszym zaufaniu i miejmy nadzieję, że się to nigdy nie zmieni. Dziękuję. Dziękuję.
jeszcze ktoś z Państwa? Poproszę Panią Agatę, czy pisze Panią Dyrektor do Kółku Miasta. Szanowni Państwo, chciałam bardzo serdecznie podziękować. Dostąpiliśmy tego zaszczytu, że uczestniczymy tutaj przed Państwa na tej wspaniałej, wyjątkowej uroczystości. Po raz pierwszy serdecznie dziękujemy za prezenty, które będą dekorowały pomieszczenia naszej szkoły. I bardzo serdecznie chciałam podziękować Panu Komendantowi za poparcie tej naszej inicjatywy, bo bez Pana Komendanta, bez jednostki Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku realizacja tych naszych zadań nie byłaby możliwa. Ale korzystając z okazji, chcę również podziękować naszemu organowi prowadzącemu i tutaj na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy chciałam również złożyć serdeczne podziękowania, bo to organ prowadzący też wspiera naszą inicjatywę innowacji pedagogicznej klasy mundurowej strażackiej. Serdecznie gratulujemy awansu, życzymy powodzenia, zdrowia, szczęścia, satysfakcji ze służby i oczywiście rozwoju i powodzenia w życiu osobistym i w pracy zawodowej. A na ręce komendanta chcemy złożyć ten oto kwiatuszek, który będzie dekorował gabinet. Dziękujemy bardzo. Państwa. No nikogo, Panie Wojewodo, Panie Komendancie, Panie Starosto, część oficjalna dobiega końca. Pozwólcie, że w imieniu strażaków komendy, w imieniu własnym podziękuję za przekazane życzenia, gratulacje. Dziękuję przede wszystkim za przybycie, uświetnienie swoją obecnością dzisiejszej uroczystości, bo to jest niezwykle ważne dla nas strażaków. Dziękuję za współpracę, wspieranie naszych inicjatyw wszystkim służbom i instytucjom. Również chciałbym podziękować moim strażakom za codzienną, trudną pracę, służbę. Dzięki temu między innymi nie muszę często pisać wyjaśnień i jeździć do Pana Komendanta, bo to oni pracują na mój wizerunek. Także dziękuję Wam za tą pracę, codzienną, ciężką służbę, niejednokrotnie kosztem życia rodzinnego. Chciałbym Wam życzyć dalszych awansów, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Tą część oficjalną uważam za zakończoną. Miałbym prośbę do wszystkich uczestników po zakończeniu. Poprosimy wszystkich przed komendę, zrobilibyśmy sobie takie pamiętne zdjęcie. Panie Wojewodo, Panie Komendancie, Szanowni Państwo, proszę bardzo, proszę dowódcę uroczystości o Wasze prowadzenie. Panie, Panowie oficerowie, proszę sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Panie Brygadierze, dowódca uroczystości, młodszy Brygadier Droś, wnętuje zakończenie uroczystości. Panie i Panowie Oficerowie,